Od czasu do czasu w Królestwie Zwierząt rodzi się mutant. Niektóre z nich rodzą się naturalnie, podczas gdy inne mogą być stworzone przez człowieka, by służyć do ważniejszych celów. Bez względu na przyczynę, genetycznie zmutowane zwierzęta są ciekawymi dziwakami natury i zdecydowanie zasługują na naszą uwagę. Przed Wami 5 szokujących mutacji zwierząt. Jednooki kot. W 2006 roku przyszedł na świat jednooki kot o imieniu Sai. Niestety urodził się on i zmarł w tym samym dniu. Drugi przypadek narodzin kota z jednym okiem miał miejsce w 2012 roku. Urodził się on na sali operacyjnej u weterynarza. Jednak podobnie jak kot o imieniu Sai, zmarł bardzo szybko po przyjściu na świat. Krowa z 6 nogami. Ta krowa urodziła się z dodatkowymi nogami na plecach. Mutacja tego zwierzęcia została spowodowana przez radioaktywność uwolnioną podczas katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku. Nawet teraz, ponad 30 lat po katastrofie, skutki radioaktywności można nadal zauważyć u niektórych krów zamieszkujących tereny Czarnobyla. Świnia z twarzą małpy. W 2016 roku prosiątko z głową małpy urodziło się w mieście Ciego de Ávila w środkowej Kubie. Niestety prosie zmarło kilka dni po urodzeniu. Niektórzy twierdzą, że mutacja zwierzęcia była spowodowana przez lokalne zanieczyszczenie środowiska. Przezroczysta żaba. Naukowcy również w tym przypadku obwiniali zanieczyszczenie środowiska za przezroczystość kilku żab uchwyconych w centralnej Rosji. Ich organy, szkielety, a nawet ich bijące serca były wyraźnie widoczne przez skórę. Jednooki rekin. Występowanie zwierząt albinosów samo w sobie już jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Nie mówiąc już o rekinie albinosie z jednym okiem. Ten 56-centymetrowy płód z jednym funkcjonującym okiem został znaleziony wewnątrz ciężarnego rekina w Zatoce Kalifornijskiej w Meksyku. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu hashtag mutant, a ja każdemu z Was przypnę serduszko. Zostawcie również suba, lajk oraz dzwoneczek. Wbijcie także na nasze pozostałe kanały, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!